Album z unikatowymi zdjęciami z odbudowy mostu kolejowego trafił do Archiwum Państwowego w Toruniu. Zdjęcia pokazują odbudowę przeprawy w zimie 1939 roku. Wykonane zostały dla firmy należącej do Zjednoczenia Budowy Mostu w Dortmundzie. Most kolejowy w Toruniu budowany był w latach 1870-1873. Wysadzony został w powietrze w 1939 roku przez wycofujące się wojska polskie. Jego odbudowę dokumentuje specjalny album. Z Archiwum Państwowym w Toruniu skontaktował się pan Dirk Ehrlichman, którego ojciec pracował zimą przełomu 1939-1940 roku przy odbudowie zniszczonego mostu kolejowego w Toruniu. Pan Dirk Ehrlichman zdecydował się przekazać nam w darowiźnie album z bardzo ciekawymi, unikatowymi fotografiami przedstawiającymi odbudowę, pracę przy odbudowie mostu kolejowego w Toruniu. Album w kartonowej, grubej oprawie nie wymagał konserwacji i jest w doskonałym stanie. Jakość zdjęć jest rewelacyjna, jak widać. Widać dobry kunszt techniki niemieckiej fotograficznej. Zdjęcia przedstawiają bardzo ciężkie prace techniczne przy odbudowie mostu, przy podnoszeniu dźwigarów, poszczególnych elementów konstrukcji, które odbywały się w bardzo ciężkich warunkach ostrej, srogiej zimy przełomu roku 1939-1940. Można powiedzieć, że takim jedynym ułatwieniem dla tych prac było to, że Wisła była pokryta grubym lodem. Nabytek jest bardzo cenny, bo archiwum w Toruniu nie posiadało takiej dokumentacji pokazującej odbudowę przeprawy kolejowej. Autor zdjęć pozostaje nieznany. Album można oglądać w Archiwum Państwowym w Toruniu.